Czasami sytuacja jest łatwa, prosta i oczywista. Jeżeli mężczyzna chce poznać lepiej kobietę, chce ją sobą zainteresować i oficjalnie zaprasza ją na randkę albo do drink baru, albo do jakiejś restauracji, to rzeczą oczywistą jest, że powinien wziąć pod uwagę to, że według zasad dobrego wychowania, dobrych manier, zasad bycia dżentelmenem, wypadałoby, żeby to on zaproponował, że za ten rachunek zapłaci. Ale nie zawsze sytuacja jest taka oczywista. I bywa tak, że poznajemy kogoś przez internet i obie strony deklarują, że fajnie byłoby się spotkać na żywo, skoczyć gdzieś na miasto. Może zdarzyć się również tak, że umawiacie się na spacer, a w międzyczasie dziewczyna na przykład zgłodnieje. Idziecie gdzieś siąść, zjeść coś. No i właśnie, kto tutaj powinien zapłacić? Na pewno również sytuacja będzie wyglądała nieco inaczej, jeżeli to jest trzecie albo czwarte spotkanie. I na przykład na poprzednich spotkaniach za każdym razem to mężczyzna płacił. I co wtedy? Czy kobieta może oczekiwać, że ten mężczyzna za nią wówczas powinien płacić zawsze? No właśnie, to są pytania. I mam nadzieję, że ten odcinek w pewien sposób pomoże Wam odnaleźć się w tych wszystkich nie do końca oczywistych sytuacjach. Dziś kolejny odcinek, który nagrywam razem z... Wiolą. Wiolą, która tutaj się zwita z Wami, śle moc pozytywu. Odcinek będzie, mamy nadzieję, tak pozytywny, mimo że temat będzie bardzo trudny. Tak. Będziemy mówić o... Money. Pieniądzach. Czyli o kwestii tego, kto powinien płacić na randce. Wiola, zacznijmy tutaj od małego wywiadu, który zrobimy z Tobą. Powiedz mi, kochana... Czy wyobrażasz sobie sytuację, że Ty i chłopak, z którym spotykasz się na randki, zawsze każdy płaci za siebie, za każdym razem dzielicie wszystkie koszty? Tak, wyobrażam sobie taką sytuację. Kiedy byłam młodsza, kiedy byłam w liceum, na studiach, nie miałam swoich pieniędzy, tylko miałam kieszonkowe stypendium i liczyłam każdą złotówkę. Wtedy tak, taka sytuacja jest dla mnie akceptowalna, kiedy to ja płacę za siebie i mężczyzna. Tak, to było chyba takie normalne. Tak, to jest normalne. Nawet nikt wtedy nie oczekiwał, jakby nie spodziewał się, to byłoby wręcz... Znaczy, jasne, że i wtedy pewnie, gdyby chłopak zapłacił za nas, to byłoby okej, byśmy się nie czuły jakoś zaskoczone, ale to było w 100% normalne, że każdy płacił za siebie. Czyli na pewno kwestia wieku, kwestia tego, czy jesteście w liceum, czy na studiach, czy już pracujecie, odgrywa pewną rolę, co do tego, jakie są oczekiwania drugiej strony, nie? Tak. Później na pewno sytuacja troszeczkę się zmienia. Tak. Kiedy zaczynamy pracować, kiedy każdy ma już jakieś swoje pieniądze, staje się bardziej samodzielny. Kolejne pytanie w takim razie zadam. Wiola, czy wyobrażasz sobie sytuację z kolei, że za każdym razem, kiedy spotykasz się z chłopakiem, kiedy idziecie na kawę, kiedy idziecie do restauracji, kiedy może wyjeżdżacie potem na weekend, on płaci za wszystko, za kawę, za jedzenie, za paliwo, za hotel, za wszystkie wejścia. Czy to też dla Ciebie byłoby normalne? Nie, taka sytuacja w ogóle nie jest dla mnie akceptowalna. Uważam, że pewnie w przypadku kobiety, która nie jest zaradna życiowa, która szuka sponsoringu, wydaje mi się, żeby taką sytuację zaakceptowała. W moim przypadku tak nie jest. To by było nie fair po prostu. Tak, ja bym się chyba nawet dziwnie czuła. Źle bym się z tym czuła. Tak, ale nie żyjemy w żadnej ułudzie. Zdajemy sobie sprawę, jak wygląda sytuacja i że takie zjawisko jest obserwowane przez mężczyzn, również przez was, kochani, tutaj. Piszecie o tym w waszych komentarzach. Podobno zdarzają się właśnie sytuacje, że to kobiety faktycznie to szukają w sumie sponsora i mają oczekiwania niesamowite, że ten mężczyzna będzie nie wiadomo ile zarabiał i zawsze za wszystko płacił. I oczywiście to jest sytuacja, która istnieje, my tego nie negujemy. I oczywiście, że na takie kobiety trzeba uważać. To też widzimy na serwisie Tinder na przykład. Nieraz widziałam profil, który mówił, że no też ten mężczyzna jakby oczekuje tego, że on w sumie tutaj daje nawet pensję. Widziałam kiedyś coś takiego. Dramatto. Dramatto. Moje słówko. Tak, dokładnie. Słówko Wioli. Powiemy Wam, jak to wygląda z perspektywy normalnych dziewczyn. My jesteśmy dziewczynami, które są zaradne. Są zaradne, tak. Ogarnięte, mają super pracę. No super, nie super. Znaczy nie. No. Tak, lubimy swoją pracę. Tak. Chodzi o to, że jesteśmy samodzielne. Ambit
ambitne dość. Ambitne, tak. Ciągle chcemy się rozwijać. Tak, dokładnie. Mamy swoje pasje, lubimy podróżować. Jesteśmy, można powiedzieć, osobami, które są w stanie same się utrzymać. Zapłacić tak. siebie za wyjście do restauracji, pojechać same w podróż. Więc dokładnie. Radzimy sobie finansowo i jesteśmy, można powiedzieć, no ogarnięte. Kolejna kwestia to jest to, jak podchodzimy do pieniędzy. Nie tylko w tych kwestiach uczuciowych, ale w ogóle do każdej relacji, która jest w naszym życiu, do przyjaciół, do rodziny. My jesteśmy osobami, które są bardzo szczodre. Ja na pewno nie jestem osobą, która jest skrajnie oszczędna. Oj, ja też nie. Znaczy, oszczędzam coś tam, bo lubię właśnie uzbierać sobie na coś większego, fajnego, ale uwielbiam w życiu być szczodra. I tym kieruję się również względem moich bliskich, względem moich przyjaciół. Nigdy nie żałuję na moich bliskich. Staram się po prostu doceniać i być taką osobą szczodrą i chętnie po prostu dzielić się. Jak ktoś do nas wpada, mamy gości, jak Wiola do mnie wpada, jak ja wpadam do Wioli, to z jednej strony jedna jest osobą, która chętnie coś przygotuje, ale druga często przynosi coś na to spotkanie. Czyli i nigdy jakoś siebie z tego wzajemnie nie rozliczamy. I tak samo to działa, co najmniej u mnie, w innych moich znajomościach, przyjaźniach. I u Ciebie chyba też, z tego co wiem. W przypadku, kiedy ma się takie, można powiedzieć, szczodre podejście do drugiego człowieka, to sytuacja, kiedy za każdym razem na pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej randce spotkałoby mnie to, powiedz mi, czy też tak masz jak ja, że ktoś zawsze mówi, to co, dzielimy koszty. No nie, to już to, po prostu tak. To nie jest w moim stylu, bo ja jestem osobą szczodrą, też bardzo chętnie zapłacę za drugą osobę i jeśli ktoś na każdym spotkaniu pyta się o rozdzielenie rachunku, to już po prostu nie jest zgodny z moim sercem. Za każdym razem pytanie się, dzielimy ten rachunek, to ja potem na przykład, przypuśćmy, przy jakiejś wizycie u mnie, no ja już tak niechętnie może będę chciała zrobić ten obiad, czy jakąś kolację, żeby się odwdzięczyć, bo skoro ta osoba nie jest szczodra, to już tak jest takie zawiłe tak. dla mnie. Jeżeli mężczyzna za każdym razem nie oferuje, że zapłaci, to ja mam odczucie, że on w jakiś sposób nie chce inwestować w tą relację. I też przez to trochę blokuje tą moją naturę, naturę osoby, która uwielbia się odwdzięczać, dokładnie. Uwielbia coś z siebie dać. Mężczyzna jak coś zrobi więcej, w sensie zapłaci za tą kawę, przyniesie coś na to spotkanie, to też to otwiera taką furtkę, żeby druga strona mogła również coś z siebie dać. I myślę, że to jest taka też metoda, żeby sprawdzić, o co tej dziewczynie chodzi i jakie ma względem tej relacji takie oczekiwania. Pewnie to byłaby taka trudna sytuacja, gdyby się okazało, i tą sytuację miał mój ostatni klient, że spotykał się z kobietą, on zawsze płaci, on nie ma z tym w ogóle problemu, bo jest no, mężczyzną, który dobrze bardzo radzi sobie finansowo i płacił za nią zawsze za kawę, zawsze jak zamawiali jedzenie, to on za to płacił, jak wyjeżdżali razem na wyjazd na weekend, on no, zorganizował transport, zapłacił za paliwo, zapłacił za hotel i zdziwił się, kiedy później przyszedł do niej do domu i nie było nic przygotowane. Był bardzo zawiedziony. No i tutaj można powiedzieć, że ta kobieta w jego oczach tego testu właśnie takiej, można powiedzieć, zasady wzajemności, no nie zdała. Jeżeli nie zainwestujecie, nie mówię o, tak jak mój klient, płaceniu zawsze za każde spotkanie czy za jakieś wspólne wyjazdy, ale jeżeli nie jesteście w stanie właśnie raz zapłacić za tą kawę, czy za kawę z ciastkiem, czy przynieść czegoś na to spotkanie, to nie zobaczycie też, czy ta osoba właśnie jest osobą, która chce się odwzajemnić, której też na tej relacji i na Was zależy, która ma pod tym względem podobne podejście. Tak, że jest zaangażowana, że chce coś przygotować, czy jakieś kanapeczki, czy obiad na przykład. I ja bym powiedziała, że to jest czerwona flaga, jeżeli dziewczyna nigdy nie proponuje, że się dorzuci do rachunku, albo że zapłaci na piwek. Nie wiem, czy od razu trzeba tą dziewczynę skreślić. Myślę, że zawsze warto jest porozmawiać i powiedzieć na przykład, że czuliście się niekomfortowo i spytać się, z czego to wynika. I możecie jasno też powiedzieć, że nie oczekujecie, żeby ona za Was przecież płaciła, ale że to budzi w Was jakiś znak zapytania, jak ona tą relację traktuje. Ale Wiola, rozumiem frustrację też tych mężczyzn, którzy chodzą na wiele randek pieszych, pewnie najczęściej internetowych, znając świat, bo takie realia obecne, szczególnie w czasach pandemii, i za każdym razem kupują jakąś kawę, płacą za kawę i ciastko i te relacje donikąd nie prowadzą. Nie ma spotkania numer dwa, albo są dwa spotkania, a potem osoba znika.
Nie każdego musi też być na to stać, taka prawda. Na przykład można zaoferować dziewczynie jako pierwsze spotkanie spacer i zabrać ze sobą dwa termosy z ciepłą herbatą lub kawą. I myślę, że to jest super pomysł. Tak. Dla mnie nie ma żadnej różnicy, czy ktoś mi kawę kupuje, czy na przykład przyniesie fajne herbatki. Co więcej, to daje pole do jakichś takich fajnych rozmów, bo można się spytać, jaką herbatkę najbardziej lubisz. Dokładnie. Można zrobić tak, że wzajemnie przynosimy dla drugiej osoby ten termos i szykujemy niespodziankę z naszą ulubioną herbatą. Zobaczymy, czy drugiej stronie będzie smakowało. I można jeszcze do tego zabrać czekoladę. Tak. Czekolada taka niedroga, a myślę, że każdemu poprawia humor na swój. Endorfinki, te sprawy. Będzie słodka randka. Więc to nie jest tak, że trzeba tak naprawdę te pieniądze wydawać. Bardziej chodzi o staranie i inwestowanie w relacje. Jeżeli generalnie jesteście facetami, którzy są szczodrzy i tak samo jak my traktują, można powiedzieć, no kwestie pieniądza w relacjach przyjacielskich czy w relacjach z kobietą, to też nie możecie stawać się kimś zupełnie innym ze względu na bardzo dużą ilość takich, można powiedzieć, zawodów i negatywnych doświadczeń w randkowaniu online. W ten sposób odstraszycie trochę osoby, które właśnie takie szczodre, można powiedzieć, podejście do relacji mają. A takich osób myślę, że najbardziej Wam życzymy. Podobne łączy się z podobnym. Dokładnie. Buziakujemy Was na koniec, jak zawsze, bardzo, 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 bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że... tutaj już Biola śle buziaki. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał i spodziewam się i tak ogromnego hejtu. No są osoby, które są bardzo... Będą hejtować. Tak. Pewnie nieszczodre. Tak, pewnie nieszczodre, tak. Albo które też są bardzo poranione i miały dużo negatywnych doświadczeń. Ale tutaj myślę, że warto robić też staranną selekcję osób, z którymi idziecie na randkę. Pierw się zdzwońcie. Jeżeli zauważycie, że to jest taka no fajna, dobra osoba z wartościami, to nie bójcie się na to spotkanie, idąc w tą relację, odrobinkę zainwestować. Buziakujemy teraz. Teraz buziakujemy Was bardzo serdecznie. Widzimy się na kanale i na YouTubie, i na Facebooku, i Instagramie. Pa, pa!